20:15. Zobaczcie, jak ciemno. A ja muszę zaraz budzić Matyldzie. No, jest bardzo ciemno i w ogóle zimno. Chowam się. Nie ma, szukasz? Nie ma. No to szuk. Też jest na dworze. Może. A jak nam dał? Nie dał. Może przeliczył sobie. No to pewnie... Bo dzisiaj jest 11. Ta pewnie jest 11, a ta pewnie jest 12. 11. Znalazłyście? No, ja to zobaczyłam! Otwieramy. Gdzie Alfred jest? Tam! W pralkę się schował? No. Otwieramy. No, otwórz. Co on tam w tej pralce? Kurtki tam są. Wasze kurtki do szkoły schował do pralki? No. No, to nieźle. Teraz jak to wyjmiemy? No, o, to jest zagadka. Nie jest mokra. Czyli nie ubrał? To tyle dobrze, co? Ale on ma pomysły. No. Co on zrobił? Mhm. Co stało, Matyldziu? Są gwiazdki na moich butach. Pokaż. A to na tych? Czyli cały ubiór. O, nie, to na tych. Czyli cały ubiór do szkoły, typu kurtka i buty, załatwił wam gwiazdki, butki! Coraz bardziej psoci, bo coraz więcej, co, Mati? No, a zabrał tą gwiazdkę, którą ja tutaj położyłam? Nie! No to dobrze. Jej. Ubieramy się, jemy śniadanko, bo ty dzisiaj na wycieczkę musisz szybciutko się szykować. Hej, witam się i ja, kochani, z wami. Ja założyłam na siebie tylko taką, wiecie, ciepłą bluzę, bo jakoś mi tak zimno, chyba jest na dworze zimno. I zawiozę Matysię z Lilusią, dziewczynki zjedzą teraz śniadanie, ubiorą się i jedziemy po prostu, a później wrócimy i za pół godziny, 40 minut znowu pojedziemy. Ja chyba nawet teraz nie będę się malowała, zarzucę kurtkę, kaptur, wiecie, tak byle szybko. U nas jest totalnie ciemno, a w ogóle dajcie mi znać, o której się robi widno w Polsce, bo jestem ciekawa, jak to wygląda, bo skoro u nas jest 6:30 jest ciemno, to ciekawe, o której się zrobi jaśniej, pewnie po 7:00. Czy u was też po 7:00, czy już 6:30, czy 7:30? Już nie pamiętam, jak to było, powiem wam szczerze. No dobra, ja piję kawę, wprawdzie nie w kubku świątecznym, tylko w czarnym, bo akurat ten jest najmniejszy i najwygodniejszy. Dzisiaj będą pozdrowienia, na pewno w tym vlogu będą pozdrowienia i to bardzo dużej ilości osób. Obiecałam, że postaram się we vlogmasach i dzisiaj poświęcę na to czas. Umieszczę pozdrowienia raczej na końcu vloga, żeby po prostu ci, co nie czekają, nie lubią, nie chcą, mogli sobie normalnie obejrzeć vloga, a potem zostają ci zainteresowani. Także oglądajcie, jeśli chcecie być pozdrowieni. Dwunasty dzisiaj? No tak, dzisiaj jest 12, a nie 11. To 12. Byłam pewna, że jest 11. Mati, nie mów! Ale chciałabym, żeby to była rzeczywistość. W tym czasie otworzę ten. Masz? Snowflake! Tak? Snowflake jest taki dobry. Nigdy nie działam. Trzeba jechać do szkoły. Numer 12. Dzień dobry. Kochanie? A, 12. Boże, ja na 21 do góry nogami spojrzałam. Coś niskiego. Już to było. Pokaż. Nie. Ja już to miałam. Nie, to jest Dory. Dory. Teraz jest Dory, a wcześniej było Nemo. A, widzisz. Teraz mam dwie książki. Z tej samej jakby serii. Ja chciałam dostać. No widzisz? Muszę zmienić na rozpunkę? Nie! Nigdy! Na rozpunkę to ona się nie wymieni.
Idziemy, Lilusiu, się uczesać. Okej. Przyjechałyśmy pod szkołę. Cieszysz się, że na wycieczkę. Już nie jest tak ciemno, zobaczcie, kochani, chociaż nie jest też widno. Przepraszam was za ten dźwięk. I Lileczka z nami, ale my z Liliczką zaraz wracamy. Idziemy zaprowadzić Matysię i wracamy do domku. Miłego dnia, kochanie. Pa. Pokaż. Delikatnie. O, jaki piękny. Kici, 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 kici. Tak. Rozumiesz? Kici, 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 kici. Ale przyjaciela spotkaliśmy. Idziemy. No i kursujemy, kursujemy. Ja wróciłam, wypiłam herbatkę. I wiecie co? I na nowo jedziemy. Lila właśnie zakłada buty. Ale widzę, że słońce wyszło. Wow! Za mną pranie, a wczoraj powiem wam, że prasowałam za 2 godziny wieczorem. Miałam obrabiać vloga, zostawiłam, w końcu stwierdziłam, że moje oczy muszą trochę odpocząć, wiecie, bo to jednak dla oczu jest troszeczkę już zmęczenie odczuwają. I poprasowałam i wróciłam po prostu do montowania. Miałam montować w ogóle dzisiaj rano, ale stwierdziłam, że przecież muszę coś nagrać dla was, więc raczej nie chciałam, tak? I do 23 montowałam, no i potem jeszcze, wiecie, inne rzeczy musiałam tutaj ogarniać, więc późno poszłam spać, a wiecie, dzisiaj ta wycieczka, więc musiałam wstać wcześniej. No i jeszcze kolejne pranie i kolejne do wstawienia, także życie, pranie za praniem. Lilusia, buciki zakładasz, kochanie? Tak. Używasz tej? Ach. Super. Bo nie chcę. A to nie tak się używa, kochanie. Nowy sposób używania. Bo ja nie chcę otwierać butów, bo to będę na zawsze. Ale ty masz fajne pomysły, ja to tak inaczej tego używam. Ups. A wiesz, jak to się wkłada? Jak? Tak. I trzeba stanąć. Stanąć. No, wkładasz. O, o, o! A, trochę boli, co? Za ścisło było. Ale udało się. Odwiesisz? Łychę. I jedziemy do szkoły. I co, kochani, sprzątania? Ciąg dalszy. Dzisiaj powycieramy, obmywamy. Znaczy, mówię ja tak, jakbym to z wami robiła, ale chodzi mi o to, że ja to zrobię. A was też zachęcam. Oświetlenie trzeba wyczyścić. To oświetlenie zmieniałam jakiś czas temu w sumie na takie bardzo proste, żeby tutaj nie było takie bardzo żółte światło. Stąd nie mam jakoś bardzo dużo kurzu do wycierania, ale nie skończę na jednym pomieszczeniu. Tu mam dwa, wiecie, na przedpokoju, w łazienkach i tak dalej. Idą święta, idzie czas porządków. Także ja się za swoje zabieram. Posprzątałam już z oświetleniem, porobiłam to, co tam miałam, wiecie, w kuchni i dzisiaj będę albo gotowała, albo piekła ogromny kawał indyka, że tak powiem, taki, wiecie, nie wiem, to jest chyba jakaś część od indyka, jeszcze nie sprawdziłam dokładnie, jaką odmroziłam. Muszę poskładać tutaj, jak widzicie, pranie, no i będzie się szykowało kolejne pranie i też te rzeczy będą musiały do prasowania pójść. Niektóre nie, bo ręczników akurat nie będę prasowała. No i co, vloga już mam przerobionego na dzisiaj, także o tyle mniej, jeśli chodzi o, wiecie, o czas w domu. No i co, i zbliża się godzina już 12, także będzie jakaś kawa grana zaraz, jak to poogarniam. Znowu muszę podkurzać, cały czas trzeba odkurzać i powiem wam, że mieszkanie jest już pomalutku przygotowane do tego, że naprawdę może tu stanąć choinka i można je ozdabiać, bo ja to lubię mieć raczej porobione tak wszystko. Jeszcze dzisiaj w tych szufladach zrobię porządek, no ale to będziecie ze mną, będziecie widzieli. Jakie sobie buty zamówiłam online. Zobaczymy, jak mi przyjdą. Zamówiłam je na eBayu. Co to będą za buty? Ale generalnie chciałam buty, które są zamszowe. O, widzicie? Coś takiego sobie zamówiłam. Takie za kolano, ale chciałam, żeby to były zamszowe buty i żeby były płaskie.
bo z doświadczenia wiem, że jak mam gdzieś wyjść i mam na obcasie, to nie jest mi tak wygodnie, a jednak powiem wam, że na płaskim to jest dużo wygodniej, no a urok to to, że one są za kolano, prawda, do tego jakaś spódnica i fajnie to wygląda. Podobają mi się, mam nadzieję, że jak przyjdą, to będą ok, bo wiecie jak to z rzeczami zamówionymi online, na pewno wam pokażę, jak już do mnie dotrą. U dziewczynek się szykuje w ogóle 20 albo 19, już dobrze nie pamiętam teraz, dyskoteka szkolna, one się strasznie cieszą, tylko że Lila jest K-Stage 1 i ona chodzi na wcześniejszą godzinę, a Matysia jest K-Stage 2, także ona idzie na późniejszą i będę znowu miała kołowania trochę, wiecie, zawieść, przywieźć, ale nieważne, najważniejsze, żeby dziewczynki poszły i żeby się fajnie bawiły. Mam do was pytanie, chciałam was zapytać a propos upominków od Mikołaja, świątecznych, to pytanie do tych, którzy, że tak powiem, swoje prezenty świąteczne ofiarowują sobie w trakcie świąt, w Wigilię albo w Boże Narodzenie. Jakie w tym roku upominki wybraliście, czy ręcznie robione, czy jakieś bardziej niespodzianki, czy przedmioty materialne. Dajcie mi znać, co dla dzieci, co dla małżonków nawzajem. Jestem bardzo ciekawa, chętnie poczytam, no bo to jest też taki temat przedświąteczny, dosyć ciekawy, także chętnie z wami podyskutuję w komentarzach. No i piekę w rękawie, jak widzicie, indyka. Ciekawe, czy będzie dobry, już nie mogę się doczekać. Czas na układanie szafka. Szukałam pędzelków. Na surówkę do obiadu dzisiaj planuję kapustkę pokroić, tu już część umyłam, zaczęłam kroić, pora marcheweczkę i wiecie, doprawić taką suróweczkę. Ugotuję też makaron i tutaj już widzicie, mi się częściowo upiekło, ale teraz wyjęłam z tej folii, żeby się skórka tak fajnie przypiekła z tego indyka i część zjemy na obiad, a część będziemy mieli na kanapki, zawsze to lepsze niż taka zwykła wędlina. I tak jak widzicie, dzień leci. Jest czas teraz na kawę, a ja sobie w trakcie kawy włączę Nie zapomnij o niedzieli, czy coś w tym stylu. Jest taka chyba komedia romantyczna i już tam 10 minut widziałam jej wcześniej, ale nie było czasu obejrzeć i teraz sobie włączę. Zobaczymy, ile mi się uda obejrzeć przy kawie. No a potem no to już z tym obiadkiem dokończę tą suróweczkę. Wróci Lileczka i dużo później pojedziemy po Matysię. Ciekawa, jak ona na wycieczce. Czas zmienić zapach. Miałam taki zapach w kontakcie, to był bardzo świeży zapach. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wyglądają angielskie kontakty. Kontakty, które się wyłącza. Gdy jest tak, to w ogóle nic nie działa. Trzeba zrobić tak, żeby było zasilanie w kontakcie. I teraz, o, upadło mi. I zamieniam teraz, mam jeszcze tutaj tego płynu trochę, na cynamonowy bardziej. Widzicie? Ja tak często nie włączam tych zapachów. A, i czemu nie mogę włożyć? Hello! No właśnie, dobra, udało się. I zapalimy ten kontakt i ustawimy, żeby nie było aż tak mocne, może na jedyneczkę. I tak wiecie, na 10 minut i już jest przyjemny zapach. Postanowiłam już położyć mój stroik, pokazywałam wam we wcześniejszych vlogmasach. Tutaj są podkładki do kawy. I tutaj mam takie, widzicie, bardzo proste szklane na świeczki taką ozdobę. Nie działa, co jest? No patrzcie. O, zadziałało. Dokładnie, wyprostuję. I wkładam do środka. Jedno jest serce i drugie jest serce. Przesunę tylko gwiazdeczkę gdzieś tu w bok. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak się to prezentuje. Widzicie? Skromnie, delikatnie, a jednocześnie troszkę tak już świątecznie, to trzeba zabrać.
Dasz mi znać, czy dobry indyk mi wyszedł, bo tak nie mogłam coś smaku złapać tego indyka. Może dlatego, że zrobiłam do tego ten makaron zamiast ziemniaczków, dobre? Surweczka powinna ci, kochani, smakować, wiesz? Tam jest marcheweczka, por, kapustka, tak ci obrócę, wiesz? W szkole jak ci wyszedł występ dzisiaj? Tak? A byłaś w przebraniu? Przydała się ta koszulka biała, co ci była potrzebna? No to super. A elf siedzi dalej w pralce, zobacz. Nic się nie zmieniło, zjadł tylko żelka. Tego, co mu Matysia wczoraj wrzuciła tam do... Ale dlaczego ma gwiazdkę na brzuchu? No przykleił sobie. Pisali ze szkoły, że już wycieczka wraca, że... No ostrość, że się bardzo udała, że fajnie było. Także będziemy jechać, mieliśmy jechać 16.30, 17, ale dostałam informację, że dzieci już wracają, więc 16.30 powinni być, a mamy 15.50. No ale wiadomo, jeszcze dojechać do szkoły, ale Lilusia, mam nadzieję, zdąży zjeść obiadek, no bo tak jak wam mówiłam, piekłam dzisiaj tego indyczka, a indyk to dosyć dobre mięsko dla dzieci. Cieszysz się, że kluchy, co? Lila to tak lubi kluchy, woli niż ziemniaki. Jedziemy po Matyldzie, już jest, kochani, ciemno. Zobaczcie, jak pięknie pozdabiane są domy. Dobra, nie gaszę. Jesteśmy, zobaczcie, kochani, jak już jest późno, ale powiem wam, że fajnie ozdobione są domy tu w okolicy. Tylko tak, nie wiem, czy będzie to widać, tam coś mryga, tutaj choinka w domu. Tutaj tak samo, fajnie tak wieczorkiem wyjść i zobaczyć, że, o, widzicie, tam jest ozdobione. Tam gdzieś mryga daleko. Nie wychodzimy jeszcze, skarbie? No, jeszcze nie. Jeszcze mamy chwilę czasu po Matysie. Mi cały czas przeszkadzała wycieraczka w samochodzie. Już wiem, czemu ją kiedyś wywaliłam. Dobra, kochani, kończę. Odezwę się do was już, jak odbierzemy Matyldzie. Powiem wam, kochani, że Matysia jeszcze nie przyjechała. Bardzo wieje wiatr i dzisiaj w nocy to na pewno będzie na minusie, bo już jest tak zimno. Prawda, Lilo? Czekamy na Maty. Od szkoły zimno. No, przyjechali. Ten jest tak daleko. Cześć, kochani, tam was, bo ja nie widziałam was od samego rana. Od rana nie widziałaś? Poczekaj, bo ja przyciszę, bo nie wiem, czy się nosi. Dla was to będzie troszkę krótszy czas, ale dla nas to jest cały dzień. Dokładnie. Zobacz, teraz się zatrzymam, a ty zerknij tu, Mati. Czekaj, patrz. Pokazałeś widzom? Ja już pokazywałam. Pięknie ozdobione, co? O, sorry, że tak ruszyłam. No to najpierw poszliśmy do muzeum. No, byliście w muzeum w Stonehenge, tak? Tak, najpierw byliśmy w muzeum w Stonehenge i wtedy poszliśmy do Stonehenge i wtedy jak wróciliśmy od Stonehenge... Biało na tych polach? Bardzo biało. Wiem, że tam wieje. Wiem, że wtedy tam... poszliśmy zjeść nasz lunch. No to fajnie. Długo w ogóle tam chyba jechaliście, co? Ile jechaliście? Dwie godziny. Dwie godziny w jedną stronę. Zmęczona jesteś? Dwie godziny i pół. Zmęczona jesteś, Matyldziu? Tak. No, ale księżyc! No już Lila go podziwiała. Pożegnaj, kochanie, naszych widzów. Od mamy też pożegnaj, od Lilusi. Pa, kochani. Powiedz pa. Pa! I przyszedł moment przy kawie. Odgłosy, jak słyszycie, jakieś to są odgłosy garnka na kuchence. I teraz tak, wchodzę pod vloga i zadałam pytanie na górze dla uważnych. Było to pytanie, kto chce być pozdrowiony w tym określonym miejscu. Cieszę się, że mogę teraz usiąść i pozdrowić kilka osób. Zaraz vlog. Tak jak mówiłam wcześniej, że we vlogmasach bardzo ciężko jest usiąść i tak pozdrawiać z dnia na dzień i w ogóle. Kilkakrotnie to mówiłam, bo po prostu no nie jestem już w stanie, kochani, naprawdę codziennie pozdrawiać, ale jestem w stanie usiąść właśnie od czasu do czasu i pozdrowić kilkanaście osób. Myślę, że jeszcze raz zrobimy takie pozdrowienia. Więc tak, Amelia S., bardzo serdecznie cię, kochana, pozdrawiam. Kamila, Patrycja Miechowicz, buziaczki i pozdrowienia. Jarosław Kamiński, buziaki. Oli Benson, buziaczki. Serdecznie pozdrawiamy z dziewczynkami, chociaż ja dzisiaj sama.
Martyna Jakucz, buziaczki. Stenia Wiechniak, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zuzia Jędryczka, serdeczne pozdrowienia, kochana. Aleksandra Sfancar, Anna Mularska, Karina Raszewska, Ania P., Alicja Kot, The Eden LPS, Hali 0706, pozdrawiam cię, kochana, również. Dominika Kubiczek, pozdrawiam. Julis, Love Nati, Zuzanna, Zuzanna, buziaczki, pozdrowienia. Sylwia Winiecka, Wiktoria Śliwka, XX Marysia XXX, Aneta K., Sylwia Kubacka. Dziękuję bardzo za komentarze także. Dziękuję bardzo za komentarze pod vlogmasami. Powiem wam, że niektóre są tak ciepłe, tak miłe i tak przepełniają mnie i dziewczynki energią, bo ja im oczywiście czytam, ale te wiecie, takie bardziej motywujące. I powiem wam, że naprawdę cieszę się z tej naszej relacji i czasami to tak coś napiszecie, że aż za serce chwyta i się wzruszam. Jeszcze zobaczę, czy pod samym filmem nie było prośby o pozdrowienia. Asia 22 QD Bri Kiełpińska, buziaki, pozdrowienia. Oliwia Nowakowska, pozdrawiam. Lili Melody, Słodka Milenka, Ari Queen, pozdrawiam. Happy Girl, Róża Matejuk, Sama Już Nie Wiem XD, pozdrawiam cię serdecznie. Aneta K., Nadia Klimek, Agnieszka Merecka, buziaki, Agnieszka, Milena Górska. Wy macie śnieg już w Polsce, piszecie, niesamowite, zazdroszczę wam, tak pozytywnie oczywiście, super. Patrycja Stec, pozdrawiam cię. Dawid Strzelecki, także pozdrawiam. Ela Bastrzyk, Marty Loves, Malwina Panczak, buziaki, kochana. Jakub Pawłowski, pozdrawiam cię, Jakub. Joanna N. Widzę, że większość osób też woli Boże Narodzenie od Wielkanocy, czyli podobnie jak ja. Pozdrawiam Zuzia Kwater. Julia Żerkowska, pozdrawiam cię, Julka. Pozdrawiam nową widzkę Ewusia O. Pozdrawiam Mirosława Konwińska, buziaki. Sympatyczna 25, sympatyczna 25, również serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Paulina Majszak D, Cornelia Colt i pozdrawiam Martyna Nowak. Jejku, jeszcze ktoś prosił. Mateusz Grodzki. I Animcia, też cię serdecznie, kochana, pozdrawiam. Jak widzicie, starałam się pozdrowić jak największą ilość osób. Bardzo mi miło, że chcieliście, żebym was pozdrowiła. Piekarnik dał znak, że to już koniec pozdrowień. Jeszcze raz przed świętami zrobię pozdrowienia we vlogmasie na końcu. Także śledźcie, bo pod którymś z vlogmasów napiszę komentarz, że bardzo proszę w tym miejscu konkretnym zostawiać komentarze. Buziaki i widzimy się w kolejnym vlogmasie już jutro.